Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się, tak naprawdę chcę powiedzieć, w gronie przyjaciół, ponieważ po jednej i po drugiej stronie przyjaciele. Dzisiaj gościmy wyjątkową osobę, którą wszyscy na tej sali znają, znamy. Naszą wieloletnią przyjaciółkę, Elżbietę Ficowską. Bardzo proszę serdecznie ją powitać. Nie będę liczyć lat, ile lat już się znamy, bo to już będzie... A Czarek obliczał, tak, właśnie, bo dzięki Biecie zyskaliśmy nowego przyjaciela, czyli Cezarego Harasimowicza. Jest z nami Luiza Podziewska z Suwałk, pedagog, nauczyciel, wychowawca znakomitej młodzieży. Wiem, co mówię, bo mam przyjemność z nimi pracować, która poprowadzi dzisiaj tę rozmowę. A ta rozmowa będzie dotyczyła książki, która miała premierę dosłownie parę tygodni temu. Książki autorstwa Cezarego Harasimowicza. Nazywa się Bieta, ta książka. I to jest imię Elżbiety Ficowskiej, bo tak nazywana była przez najbliższych, przez rodzinę, przez swojego męża, przez swoją mamę, przez wszystkich przyjaciół. I taki jest tytuł tej książki, którą w ręku trzyma Luiza. Chcę powiedzieć teraz, że bardzo, bardzo, Bieta, dziękujemy Ci, bo wszyscy ci, którzy tutaj siedzą, nie tylko, doświadczyli Twojego serca, gościnności, otwartości. Zawsze, czy młodzi, czy starsi, byłaś gotowa, żeby nas przyjmować w swoim domu i mało tego, dzielić się opowieścią o swoim losie, o swoim doświadczeniu życiowym, które dla niejednego z nas jest tutaj jakąś wskazówką, jakimś drogowskazem. Twój stosunek do życia jest zupełnie niezwykły i wart tego, by jak najwięcej osób mogło się ugrzać przy Twoim ciepłym ogniu. Małgosiu, to ja bardzo dziękuję. Dziękuję za te wizyty w moim domu w Warszawie, bo były fantastyczne i zrobiliście mi wielki zaszczyt, że zechcieliście mnie odwiedzić w domu. No i dziękuję za to zaproszenie nas dzisiaj, bo to dla nas ważne, dla nas, znaczy dla autora, a ja tu jestem trochę jak paprotka na stoliku, wiesz, na dekoracji. Ale autor książki siedzi obok, wspaniały autor, któremu zawdzięczam kawałek mojego życia, bo moje życie się zaczęło takie świadome. Podobno od 3 lat dzieci już zapamiętują różne rzeczy, no a od 6 miesięcy, właściwie od początku, no miałam niewiadomą. No i wspaniały autor stworzył mi kilka lat mojego życia. Także tak, to znakomicie, że żeście się spotkali i że spędziliście ze sobą wiele, wiele godzin na tych opowieściach i że Cezary stworzył z tego książkę, powieść, którą możemy wszyscy czytać, a dzisiaj możemy o tym rozmawiać. To ja oddaję mikrofon Luizie, choć już ją uspokoiłam, że wy jesteście taką parą, która prowadzi się sama, więc... Dziękuję bardzo, dziękujemy. Skoro głównym tematem naszego spotkania ma być książka pana Cezarego Harasimowicza, to ja chciałabym zapytać, jak to się stało, że pojawił się pomysł na jej stworzenie? Niezwykle i z drugiej strony prozaicznie. No, prozaiczny był telefon od naszego wspólnego przyjaciela Andrzeja Krakowskiego, który jest na stałe, mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest reżyserem, producentem, scenarzystą, pedagogiem. To jest pokolenie 68.
czyli ode mnie nieco starszy, od Biety nieco młodszy, czyli idealnie, żeby być łącznikiem. Zadzwonił do mnie i powiedział, że jest temat, jest osoba, jest zjawisko, jest niezwykła historia, która kryje się za nazwiskiem Elżbieta Ficowska. No i ja dokładnie pamiętam datę, 17 listopada 2022 roku odwiedziłem Bietę. Po 15 minutach rozmowy wiedziałem już, że czeka mnie niezwykła przygoda, która ma swoje zwieńczenie na takich spotkaniach jak to. Najpierw powstała książka, a oprócz książki jest żywe słowo, które dzisiaj do Państwa będziemy kierować. Książka jest rzeczywiście niezwykła. Pan chciał napisać o niezwykłej osobie, a jak niezwykła osoba chciała się podzielić? Czy z Pani strony to też była jakaś konkretna przyczyna, że ta propozycja w tym momencie się pojawiła? Nie no, przyczyna pierwszą, główną, to jest to, o czym Cezary powiedział. To jest nasz przyjaciel Andrzej Krakowski, który zadzwonił do niego, ale zadzwonił też do mnie i powiedział, że przekazał mój numer telefonu, że mogę się spodziewać takiego telefonu. No a potem umówiliśmy się na spotkanie u mnie w domu i przyszedł wspaniały pisarz i posłuchał chwilę i po czym powiedział, że chce napisać o tym książkę. Oczywiście byłam nieco stremowana, no bo w końcu pisanie książki o człowieku, który nie uważa się za niezwykłą postać, raczej zwykłego człowieka, jest niecodzienna. No ale ani przez chwilę nie żałuję, bo stało się wspaniale, bo jest świetna książka, a poza tym ja dostałam kawałek życia w prezencie. Kawałek życia, którego nie mogłam zapamiętać, bo coś tam wiedziałam. Mój mąż Jerzy Ficowski też robił kwerendy, szukał, pytał, pisał listy na cały świat. No i jakieś tam dostał informacje, przede wszystkim dotyczące miejsc. Miejsca, gdzie się urodziłam, miejsca, bramy, przez które mnie przenosili na drugą stronę. Cezary, jak się okazało, spędził życie na Muranowie i dalej tam mieszka. I dla niego wszystkie te miejsca są miejscami znajomymi. I tu się też wytworzyła jakaś wspólnota nasza, związana z miejscem, gdzie on spędził kawał życia. Natomiast mnie nie było to dane, no bo nie mogłam oczywiście niczego zapamiętać z czasu niemowlęcego. A potem, kiedy już zostałam przerzucona na drugą stronę, aryjską, bezpieczną, no to też było za wcześnie, żebym cokolwiek z tego pamiętała. No i dostałam w prezencie, jak się ustawi życie w linii prostej, to pierwszy kawałek życia bardzo istotny dostałam od Cezarego Harasimowicza, za co mu jestem ogromnie wdzięczna. Tak, rzeczywiście, proszę Państwa, powieść Bieta ma jakby dwie części. Pierwsza z tych części, akcja pierwszej z tych części dzieje się w getcie warszawskim. Getcie, które zostało bardzo szczegółowo opisane. Topografia tego getta i przede wszystkim tych ulic, na których pojawiają się nasi bohaterowie, jest bardzo dokładnie odtworzona. No ale oprócz tego są fakty właśnie z życia. To, o czym mówiła przed chwilą pani Elżbieta. Ja jestem bardzo ciekawa, co jest faktem, a co fikcją z życia rodziny pani Elżbiety? To są jakby trzy płaszczyzny. O pierwszej płaszczyźnie Bieta przed chwilą powiedziała, to znaczy te wszystkie ślady, które zostawił po sobie, robiąc kwerendę Jerzy Ficowski, to znaczy adresy, szczegółowe adresy z numerami, to muszę wspomnieć o takich zjawiskach trochę metafizycznych, które się wiążą z tymi miejscami, bo to są, tak jak Bieta napomknęła, ale ja to rozwinę, to są miejsca, na przykład adres
Nalewki 27, gdzie mieszkała rodzina Rochmanów i gdzie właściwie na 100% rozpoczęło się życie Biety, to znaczy tam została poczęta. To jest kamienica nieistniejąca już w tej chwili, ale to jest miejsce po kamienicy, na które ja patrzyłem miliony razy, wyglądając przez okno mojego mieszkania, nie wiedząc o tym, że taka przygoda mnie spotka. Pierwsza płaszczyzna to jest to, co ciężka praca i odkrywanie szczątków życia Biety przez Jerzego Ficowskiego. Druga płaszczyzna to jest to, czego mogliśmy się domyślać z relacji świadków. To znaczy, to były prawdy przekazywane z ust do ust. Na przykład, jak wyglądała Henia Koper, czyli mama Biety, że miała zielone oczy, miała zgrabne nogi i że była bardzo mądrą dziewczyną, która zginęła mając 24 lata. To jak wyglądał i czym się zajmował ojciec Biety i dziadkowie, to wszystko takie szczątki, że tak powiem, pozostały. A trzecia płaszczyzna, no to jest moja wyobraźnia. To znaczy, ja musiałem połączyć to wszystko jakoś udolnie lub mniej udolnie, no ale jakoś udało się to zespolić w całość. To była to również przygoda, dlatego że mieszkając na Muranowie, ja odkrywałem te miejsca pobytu rodziny Rochmanów w getcie, niejako odkrywając samego siebie, bo ja jestem, tak jak Bieta powiedziała, wrośnięty w tę dzielnicę w Muranów. Ja się wychowywałem na podwórku, z którego wystawały cegły po spalonym getcie. Moje mieszkanie, bo ja wróciłem po latach w te okolice, mieszkam w tej chwili na ulicy Stawki. Tą ulicą byli pędzeni mieszkańcy getta Naumschlagplatz. To jest 300 metrów od miejsca, gdzie mieszkam w tej chwili. A przez moje mieszkanie przebiega niewidzialny mur getta, czyli ja przychodząc z łazienki do kuchni, bezkarnie przychodzę przez strefę życia, można powiedzieć. 80 lat temu byłoby to po prostu niemożliwe. Więc tutaj dodałbym jeszcze tę czwartą płaszczyznę, którą nazwałbym jakąś dziwną metafizyką, że po prostu musieliśmy się spotkać. Jeszcze tylko powiem, że brama, przez którą została sześciomiesięczna dziewczynka przemycona w drewnianej skrzynce, ukryta między stertą cegieł, to jest brama niewidzialna w tej chwili, brama, przez którą ja codziennie przechodzę. Codziennie idąc na spacer, przechodzę obok ogrodu Krasińskich. No więc, no nie wiem, sam nie wiem, jak to się stało. Pan autor tak skromnie powiedział, że mniej udolnie udało się przedstawić. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa część książki. Taka część, która wywołuje dużo emocji w czytelniku, dużo wzruszenia, a przecież po to sięgamy po literaturę, żeby te emocje przeżywać. Proszę Państwa, mamy opis codzienności w getcie. Wiemy, jak ta codzienność tam wyglądała, wiemy, jak trudna była. Właściwie nie wiemy, ale wyobrażamy sobie, że wiemy, jak mogła być trudna dla ludzi, którzy w getcie się znaleźli. Ale ostatecznie to, co najbardziej wzrusza w tej części książki, to jest opowieść o rodzinie, która się bardzo mocno kocha, która sobie wybacza, która na siebie czeka, która jest cierpliwa, wyrozumiała i to sprawia, że musimy zamknąć książkę i dać sobie czas na oddech i nawet na łzy. Myślę, że to jest też taki moment, kiedy ja mogę przeczytać fragment. Czy mogę?
Że mam przeczytać? Albo nie, ja przeczytam, albo... Przepraszam, ja nie dosłyszę, bo już jestem w wieku. Bardzo proszę, potem się, jeśli pani pozwoli... A nie, ja mam przeczytać. Nie, proszę przeczytać. No dobrze, ale ja już tak wyciągam, może... Nie, proszę przeczytać. Znaczy, chciałabym przeczytać państwu taki krótki fragment, który daje próbkę tego właśnie, jaka jest opisana przez autora rodzina. Krótką próbkę tego, jaka jest ta rodzina. No i przy okazji mówi coś o naszej bohaterce. Tak jak Eliszewa znaczy Bóg mą przysięgą. Dziadkowie dziewczynki chcieli, by wnuczka tak miała na imię. Rodzice byli innego zdania. Pragnęli, by córka nazywała się Elżbieta. Pan Bóg nie wtrącał się do sporu między Joskiem i Henią, czyli rodzicami, a Sarą i Aaronem, czyli dziadkami, czy dziewczynka ma nosić żydowskie miano, czy też spolszczone. Sara twardo optowała za Eliszewą i swoje krótkie zdania przykuwała nieznoszącym sprzeciwu spojrzeniem. Aaron wahał się. Bo Aaron Pejsach Rochman lubił Polaków, a zaczytany tomik pana Tadeusza leżał na szafce nocnej obok Siduru. Sara była bogobojną córką Abrahama. Nosiła się nadzwyczaj tradycyjnie, a w duszy miała wyrytą halachę i 613 przykazań, jak należy i jak nie należy postępować. Patrzyła ze smutkiem na zięcia, który nie wkładał hałatu, nosił modne garnitury od zaręby. Sara ciężko wzdychała, widząc, jak jej ukochana córka staje się pod wpływem męża nowoczesną Żydówką. Jednak w końcu dobra i bogobojna Sara ustąpiła, bo uważała, że najgorszą rzeczą w rodzinie są swary, że miszpucha, czyli właśnie ta rodzina, stanowi opokę, na której można zbudować całą świątynię Salomona. Mądra i rozważna Sara znalazła cudowny kompromis. Ano ponoć usłyszała kiedyś z ust rabina Steinberga na Tłomackiem, iż zdrobnienie Elżunia jest bardzo żydowskim imieniem. Zatem zawarto kompromis. Dziewczynka została Elżunią. Brawo. Tak, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że w tym fragmencie też doskonale było widać to, że te informacje o getcie są bardzo mocno, bardzo silnie wzbogacone o elementy kultury żydowskiej. Tak, mówiąc szczerze, nikt nie jest doskonały i tak okazało się, że tam parę błędów popełniłem, co mi wytknięto momentami, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest prawda uczuciowa, tak mniemam. Z tym, że to jest 1/4 książki. To jest to, co zostało odtworzone. Natomiast cała reszta, żebyście się państwo nie smucili, jest opowieścią bardzo pogodną o tej promiennej istocie, która siedzi po mojej lewej stronie. O dziewczynie, która jest buntowniczką, która chce zmieniać świat, która kocha i tą miłością chce się dzielić z całym światem. Bardzo pompatycznie to powiedziałem, ale to jest prawda. Znaczy myślę, że ta pogoda jest i w tej części mimo wszystko, a to, że tak wiele jest tutaj kultury żydowskiej w tej pierwszej części książki, to uważam, że to jest bardzo wielka zaleta. Ja sama jako, jak pani Małgosia powiedziała, jako nauczyciel, jako polonistka, przecież rozmawiam z uczniami też o literaturze dotyczącej Holokaustu, trochę o kulturze żydowskiej i cały czas mam wrażenie, że wiem za mało. I każda taka książka to taki moment, w którym mogę się jeszcze czegoś dowiedzieć. Ja na przykład przyznaję to ze wstydem. Ja nie wiem, czy ja powinnam czytać Sidur czy Sidur. Sidur, dziękuję bardzo. I to jest... Tak myślę. No, nie jestem, też tak myślałam, taką wersję nie jestem, wybrałam. Nie jestem hebraistą, ale tak mi się wydaje. Tak więc myślę, że naprawdę
to jest bardzo, bardzo cenne, że ten świat został tak pieczołowicie odtworzony. Wie pani, co odpowiem, coś, czego w pierwszy raz może wyrażę te słowa, bo na żadnym spotkaniu ani nigdzie publicznie tego nie powiedziałem. Ja przez to, że mieszkam na tym Muranowie i przez to, że wychowywałem się, zresztą jedną z książek dla dzieci, którą napisałem pod tytułem Mirabelka o drzewku, które rosło na terenie getta, na terenie dzielnicy żydowskiej, a potem zostało odrodzone w pewien sposób na Muranowie. W jakiś sposób czuję obowiązek wobec tych dawnych mieszkańców, których już nie ma. Po których zostały niewiadome prochy i po których zostały krążące duchy. Tak mi się wydaje. Niedawno została wydana książka profesora Jacka Leociaka, która się nazywa Podziemny Muranów. Ja już tę książkę przeczytałem po napisaniu Biety i to jest jakby taka kompensacja tego wszystkiego, tych moich uczuć, tego mojego wrośnięcia w tę ziemię, bo jeszcze więcej się dowiedziałem o nieistniejącym świecie, o nieistniejącym mieście, na którego powierzchni ja żyję. Na przykład, co było dla mnie wstrząsem, dowiedziałem się, że podczas powstania w getcie na ulicy Nalewki 27, tam gdzie pierwszy raz zamieszkała rodzina Rochmanów i Koperów, czyli rodzina Biety, był podczas powstania w getcie bunkier, czyli schron. I szczegółowo jest opisane, co w tym miejscu się wydarzyło. Więc to jeszcze to jest nieskończona historia, tak jak jest nieskończona historia życiorysów tych wszystkich ludzi, którzy nas tutaj otaczają jako napisy, a ich duchy są obecne. Nie byłoby Muranowa, nie byłoby mojego mieszkania, nie byłoby mojego życia bez historii tego miejsca. Tak jak powiedziałem, to jest moje pierwsze takie zwierzenie. Ja bardzo za to dziękuję i myślę, że inni czytelnicy też będą czuli to podobnie. Pan mówi, że spełnił jakiś obowiązek, a my ten obowiązek odczytujemy i też spełniamy dzięki temu. Teraz może zapytam naszą bohaterkę. Ten świat żydowski trochę ginie po tym, jak przekracza jako nieświadome sześciomiesięczne niemowlę bramy getta, ale on też wraca tylko tak troszeczkę w tym późniejszym życiu. Czy mogłaby pani powiedzieć, jak to czy pani odkryła to swoje pochodzenie, jak pani je przyjęła? Nie, ktoś mnie odkrył, bo zwykle takie ważne rzeczy zdarzają się przypadkiem, więc to też był przypadek, ale mówi pani, że to życie żydowskie troszkę ginęło. Dla mnie ono się, znaczy dla mnie w sensie świadomości, ono się nigdy nie zaczęło. Zaczęło mi się, jak przeczytałam książkę Cezarego. Dopiero zobaczyłam i nawet ktoś mnie zapytał, czy ty przyjęłaś ten początek swojego życia jako coś, co jest twoje, co rzeczywiście było, czy jako fantazję autora. Nie, ja to przyjęłam jako coś, co rzeczywiście było i jest dla mnie ważne. Natomiast ja nie miałam okazji w ogóle znać Żydów. Jak znalazłam się po tej drugiej stronie aryjskiej, mając 6 miesięcy, no to trzeba mieć piekielne szczęście, żeby tak się życie potoczyło. To byłam ukochanym dzieckiem mojej przybranej mamy i całej rodziny jej i wszystkich sąsiadów i doznawałam miłości i radości. Nie przyszło mi do głowy, że coś jest nie tak z moim życiorysem. Dopiero przypadkiem powiedziała mi to koleżanka ze szkoły, z którą się rozstałyśmy 2 lata wcześniej. Miałam wtedy 17 lat, ona przyjechała mnie odwiedzić.
i zapytała, dlaczego jej nie powiedziałam, że jestem Żydówką. No więc puknęłam się w czoło i pomyślałam sobie, dlaczego ja miałabym być Żydówką, co ona do mnie mówi. No ale potem jak zaczęłam o tym myśleć, że jaki powód był tego pytania, to jakoś mi się wyświetliły filmy z przeszłości. No na przykład taki, że jestem na cmentarzu z mamą i odwiedzamy grób tatusia mojego, który w metryce figuruje jako mój ojciec i moja przybrana mama jako moja mama, że faktycznie była moją mamą, co prawda nierodzoną, ale mamą i to cudowną. I ocknęłam się, chyba miałam 14 lat, przyglądam się temu napisowi na grobie. Mówię, to jak to jest? To tatuś umarł 2 lata przed moim urodzeniem. I wtedy mama mi powiedziała, wiesz, jak pisali tam na tym pomniku, w tym kamieniu, to się pomylili i już tak zostało. Ja to przyjęłam jako rzecz oczywistą i już więcej takich pytań nie zadawałam. Natomiast w momencie, kiedy właśnie to się wydarzyło, czyli dostałam takie pytanie, to takie wspomnienia zaczęły do mnie wracać, jakby ożyły i okazywały się tajemnicą, której nie zgłębiłam. No i jeszcze taka, że przyjechali ludzie ze Stanów, z Ameryki i chcieli mnie zabrać od mojej mamy. To bardzo skomplikowane. Ja tego nie rozumiałam wtedy, nie wiedziałam, co się dzieje. Ale potem się dowiedziałam, że Żydzi starali się odzyskać te uratowane dzieci, odzyskać dla żydostwa, ponieważ naród zginął, więc te dzieci uratowane chcieli zabrać, proponowali pieniądze, nie w sensie kupienia tych dzieci, tylko jakieś rekompensaty dla tych, którzy się dzielili swoją biedą, bo to przeważnie byli bardzo niezamożni ludzie, którzy sami niewiele mieli, ale tym, co mieli, dzielili się z tymi dziećmi. No i to był, no ja już nie mówię o takim koszcie, którego się nie da zwrócić żadnymi pieniędzmi. To znaczy oni to robili, mając świadomość, że mogą stracić życie za to. I oni, i całe ich rodziny. Więc za to się zapłacić nie da. No ale przynajmniej chcieli zwrócić jakieś tam pieniądze za utrzymanie. No i różnie bywało. Byli ludzie, którzy oddawali te dzieci z ulgą, pamiętając, że zrobili dobry uczynek, że uratowali im życie, ale że teraz już ma się kto tymi dziećmi zająć i oni nie muszą. Natomiast były przypadki takie jak mój i z moją mamą, która miała swoje rodzone dzieci, 2 dzieci. Miała je bardzo wcześnie, miała 16 lat, jak wyszła za mąż i zaraz urodziła te dzieci. Natomiast kiedy wzięła to 6-miesięczne niemowlę, to miała blisko 60 lat. I te jej rodzone dzieci z kolei blisko 40. Więc ona zresztą, tak jak ja zrozumiałam, wtedy kiedy te dzieci się urodziły, nie miała jeszcze rozwiniętego instynktu macierzyńskiego. Po prostu zostawiła tego męża razem z dziećmi, wyjechała do Petersburga i świetnie się bawiła tam. Potem musiała zdobyć zawód, skończyła szkołę położnych ku zgorszeniu całej rodziny, bo to była taka ziemiańska rodzina z tradycjami, gdzie dziewczynka nie mogła wychodzić sama z domu, tylko z mamusią i ona się już zdenerwowała i nie chciała tego dłużej znosić i dlatego wyszła za mąż. Bez miłości, ale z poczuciem, że wreszcie będzie wolnym człowiekiem. I jak zostawiła tego męża razem z dziećmi, to była cała afera wielka i ona właściwie została bez środków do życia. Była niesłychaną zupełnie osobą, cudowną. I skończyła tę szkołę dla położnych, a potem współpracowała z Ireną Sendlerową i robiła fantastyczne rzeczy, ratowała dzieci i dorosłych. No gdyby była inna, to po prostu pewnie by tego nie robiła. No Irena też była bardzo szczególną osobą. A Irenę znałam od zawsze, ponieważ ona przyjeżdżała do domu mojego dzieciństwa, do mojej mamy. A ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że ona taką wielką rolę odegrała w moim życiu, bo to
poprzez nią i współpracę jej z moją mamą, ja zostałam z tego getta wyprowadzona. No i co miałam jeszcze powiedzieć? Czy odkrycie korzeni żydowskich jakoś zmieniło pani postrzeganie siebie, świata? Tak, bardzo zmieniło. Ale nie to, że żydowskie. Ja o Żydach pojęcia nie miałam. W ogóle nie wiedziałam, czy oni wyglądają jak wszyscy inni ludzie, czy to jakoś całkiem inaczej. Bo w tamtych czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły, w ogóle się nie mówiło o Holokauście, o Żydach. Także to była reakcja bardzo typowa dla adoptowanego dziecka, bez względu na to, kim byli rodzice tego dziecka. No, ta moja ukochana mama, bez której sobie życia nie wyobrażałam, chociaż byłam dla niej trudna bardzo, raptem się dowiaduje, że ona mnie nie urodziła i już mi jest wszystko jedno, kto mnie urodził, ale to nie jest ta moja mama ukochana. I więc to było takie bardzo traumatyczne przeżycie, ale przydało się, mnie się przydało, ponieważ mówię o tej miłości wielkiej, jaką dostałam. Jeszcze miałam nianię. Nianię, która nie miała własnych dzieci. I cały instynkt macierzyński ja dostałam. Znaczy skutki tego instynktu. Od niani, od mamy. I byłam taka, zresztą Cezary nazywa mnie królewną zielonooką w tej swojej powieści, bo rzeczywiście wychowywali mnie na królewnę. Byłam strasznie nastawiona na siebie. Ja byłam najważniejsza. Jak mi nie chcieli czegoś dać, to tupałam, rzucałam się na podłogę i absolutnie, to się rzadko zresztą zdarzało, ale musiałam dostać wszystko to, czego chciałam. Więc nie wiem, kto by ze mnie wyrósł, gdyby nie ta refleksja, która przyszła w wieku bardzo trudnym dla dziewczyny. No, dziewczyna 17-letnia przechodzi burzę hormonalną, przeistacza się w kobietę, jest nadwrażliwa i takie trudne sytuacje na ogół są bardzo traumatyczne. Więc ja to rzeczywiście ciężko przeżyłam, to prawda. Zresztą w szkole, bo byłam wtedy w liceum, mojego polonistę, wychowawcę, po lekcjach zapytałam: panie profesorze, a kim są Żydzi? I on mnie wtedy zabrał do biblioteki, którą prowadził, i przez 2 godziny mi opowiadał o Żydach, o nic mnie nie pytając, czyli gdzieś tam się domyślił widocznie. To zresztą było bardzo pomocne, ogromnie. Innym razem ktoś mi powiedział, że jest takie towarzystwo społeczno-kulturalne Żydów w Polsce i że jest na ulicy Nowogrodzkiej chyba 5. No to ja tam poszłam. Poszłam, usiadłam w kącie i patrzyłam na tych ludzi, którzy tam wchodzili. To przeważnie byli starzy ludzie, mówili w języku, którego nie rozumiałam i w ogóle nie miałam pojęcia, co to za język. Nasz podszedł do mnie miły starszy pan i pyta: a co ty tu robisz, dziecko? A ja mówię: przyszłam zobaczyć, jak Żydzi wyglądają. No on pewnie też się domyślił, w czym jest problem, i zapytał: a rybę po żydowsku jadłaś? Mówię: nie. No to ja cię zapraszam. I tam był taki barek, za którym stała pani Gienia, taka gospodyni żydowska, i ona tam serwowała różne żydowskie przysmaki, które sama przygotowywała. Usiedliśmy przy tym barze i on znowu, co ja miałam szczęście do mądrych ludzi, nie zadawał mi żadnych pytań, tylko mi opowiadał o sobie, o tym, co przeżył w czasie wojny, czym się zajmuje teraz, czyli wtedy, kiedy go spotkałam. No i to też bardzo mi dobrze zrobiło. I pamiętam, jak poprosiłam moją mamę, on był sam, zupełnie sam na świecie został. Rabczy był potem dyrektorem takiej bursy dla żydowskich studentów, czyli dla tych starszych, którzy ocaleli i studiowali i nie mieli wsparcia żadnego rodzinnego, bo nikt z rodziny się nie uchował. No to spytałam kiedyś, i on prowadził taką bursę właśnie dla tych studentów. Gdzieś dostawał dofinansowanie chyba z Ameryki. No w każdym razie oni mieli oparcie w nim i w tym miejscu, gdzie mieszkali.
I zapytałam moją mamę, znaczy opowiedziałam mojej mamie, że poznałam takiego pana Żyda i że on mi opowiadał takie różne rzeczy i że on jest sam na świecie. Mama się okropnie zdenerwowała, bo cały czas się bała, że przyjadą Żydzi i jej dziecko odbiorą. I, no i powiedziała, że mogę go zaprosić w niedzielę na obiad. No i on przyjechał i zjadł z nami obiad w niedzielę, po czym mama mu podsunęła wygodny fotel, w którym zasnął. A potem już tak było właściwie w każdą niedzielę przyjeżdżał, czyli miał taką namiastkę rodziny, ale mama bardzo uważała, żeby no, nie za bardzo. Także, no a potem pani, jak się zbliżało Boże Narodzenie, bo w tym stowarzyszeniu żydowskim, do którego poszłam zobaczyć Żydów, no, byli różni ludzie i był taki stolik okrągły i przy nim tam siedziało, nie wiem, 7 starszych panów, przyjaciół tego, jak ja go nazywałam, wujcia Wassnera. No i tam opowiadali o swoich losach. Każdy z nich był sam i był nieszczęśliwy. Zbliżało się Boże Narodzenie, a spytałam mamę, czy pozwoli, że ja ich zaproszę na Wigilię, bo oni są sami i będą smutni. I wtedy mama mi tłumaczyła, że nie będą smutni, bo to nie jest ich święto. No ale mimo to ja się uparłam. No i mama pozwoliła mi zaprosić ich. W ogóle mi na wszystko pozwalała. Na Wigilię. Była taka Wigilia właśnie, gdzie byli sami Żydzi uratowani z Holokaustu. Ja byłam szczęśliwa, że oni byli tam. No i wyobrażałam sobie, że dla nich to jest ważne, że nie są sami. Także takie były różne doświadczenia z tym związane. Natomiast jak poszłam do dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Mark był wtedy dyrektorem, bo ktoś mi powiedział, że ja może tam znajdę jakieś informacje o mojej rodzinie, bo ja do dzisiaj nie widziałam zdjęcia ani mamy, ani taty. Ja nie wiem, jak oni wyglądali. Ja patrzę na moje wnuki i myślę sobie, może oni są jakoś podobni do swoich pradziadków, bo wiem, że to takie dziedziczenie genetyczne czasem przeskakuje pokolenia. Są genialni, mówię o moich wnukach, to prawda, ale nie wiem, jacy byli ich pradziadkowie. Dlaczego się zacięłam? Tak, poszłam do pana profesora Marka z pytaniem, panie profesorze, a jeszcze on mnie zobaczył z daleka, bo siedział w swoim gabinecie, gdzie miał otwarte szeroko drzwi i widział swój sekretariat i sekretarkę, z którą ja rozmawiam i mówię, że ja chcę z profesorem się zobaczyć i krzyczy po żydowsku, bo ta sekretarka mi to przetłumaczyła, czego ta siksa tutaj chce. A siksa to jest takie określenie, takie pogardliwe określenie nieżydowskiej dziewczyny. No więc sekretarka mi wytłumaczyła, co on mówi. Ja weszłam i powiedziałam, panie profesorze, ja nie jestem żadna siksa. Ja miałam żydowskich rodziców i dziadków. Ja chciałabym się czegoś o nich dowiedzieć, bo nie mam nawet fotografii. No i porozmawialiśmy chwilę, po czym on się zamienił w takiego dobrego, starego wujka. On był stary wtedy. I powiedział, moje dziecko, żydostwo jeszcze nikomu nie przyniosło szczęścia. Ja ci dobrze radzę. Masz rodzinę kochającą. Ty kochasz swoją rodzinę. Zapomnij o tym. Niech ci się wydaje, że ty to przeczytałaś w książce, albo zobaczyłaś w kinie, ale ciebie to nie dotyczy. No ja wyszłam od niego oczywiście oburzona, jak on mógł mi tak powiedzieć, ale rzeczywiście czas mijał i ja zupełnie nieświadomie zepchnęłam tą całą historię do podświadomości. Po prostu ja tego nie chciałam. To mnie uwierało i poza tym wiedziałam, że to może krzywdzić moją mamę, która się bała takiej reakcji. Także tak to było. Dziękuję bardzo. Druga część książki poświęcona jest kolejom życia. Nasza bohaterka dorasta, staje się dorosłą kobietą. Kobietą, która przeżywa mnóstwo niesamowitych historii. Czy trudno było wybrać te najważniejsze? To znaczy, troszkę inaczej odpowiem na to pytanie, bo
jak już wróciliśmy na tę stronę życia, to musiałem sobie zadać pytanie i Biecie również zadałem to pytanie, czy jest jakiś sens w tym ocaleniu? Czy jest sens w tym przeniesieniu dziecka na aryjską stronę, mimo tego strasznego nieszczęścia, zagłady, które spotkało jej rodzinę. No więc jest takie, jedna z krytyczek literackich rzuciła takie zdanie, że Bieta została ocalona nie przed śmiercią, ale do życia. I to jest jakby kwintesencja tej drugiej części opowieści, że ona jest taka jasna, taka pełna nadziei, mimo tego, że to nie jest taki aniołeczek, który przed państwem siedzi. Nie, nie. To jest rogata dusza, kapryśna, trzy małżeństwa. Do dwóch słabo się przyznaje, mówi, że właściwie to trzecie było i prawdziwe, i jedyne. To jest buntowniczka, to jest dziewczyna, która szuka przygód na świecie. To jest opowieść o miłości, wielkiej miłości, niezwykłej miłości do wielkiego poety Jerzego Ficowskiego. No komuż takie rzeczy się w życiu mogą zdarzyć? No tylko ocalonej przez tego największego scenarzystę, czy jak Bieta mówi, reżysera. Czyli przez Pana Boga, który jest obecny w tej opowieści prawie przez cały czas. To znaczy w którymś momencie znika. W momencie, kiedy mama Biety, Henia Koper, zostaje rozstrzelana przez Niemców i on gdzieś wyparowuje z tej opowieści. Wtedy ja się pojawiam jako czuły narrator, jakby powiedziała nasza noblistka. Właściwie świadek, trochę taki anioł stróż, który podgląda jej życie, a jednocześnie śledzi tę obecność lub nieobecność Pana Boga, który nadaje sens temu istnieniu i temu ocaleniu. Bo to jest, no tak przymknijmy oczy i wyobraźmy sobie, co się wydarzyło. No, dziecko zostało wyniesione w drewnianej skrzynce, jakimś cudem ocalone, trafiło w ręce przypadkowej kobiety, która okazała się wspaniałą matką, która również jest postacią nieprawdopodobnie barwną, literacką, niestereotypową. Poznaje poetę, jednego z największych poetów w ówczesnych czasach i w ogóle w historii polskiej literatury, która jest uczestniczką podziemia antykomunistycznego. Coś za chwilę Bieta się tego wyprze, bo nie uważa się za żadną bohaterkę. Ale potem następują kawały historii Polski, bo jest współpracowniczką najpierw w podziemiu Jacka Kuronia, a później jest jego doradczynią i rzeczniczką prasową w pierwszym rządzie naszej niepodległej, która jest najbliższą przyjaciółką Barbary Sadowskiej, no też postaci pomnikowej, jeśli chodzi o naszą historię, która właściwie była świadkiem w jakiś sposób śmierci Grzegorza Przemyka, bo towarzyszyła jego matce w tym momencie. No cóż, to jest za niesłychane życie. No to jest rocznik 42. Ja trochę może na wyrost na takich spotkaniach i wywiadach podkreślam to, że to jest, proszę państwa, rocznik, który zmieniał świat.
ci ludzie z tego rocznika, z lat 40., czy jak John Lennon, czy Jimi Hendrix, czy całe pokolenie buntownicze, no, zmieniło świat jednak. No i Bieta jest takim Rolling Stonesem, no można powiedzieć. To jest niezwykła przygoda i to jest taki dowód na... Bo wie pani, strasznie jest ciężko napisać kolejną książkę o Holokauście i o istocie ocalonej z Holokaustu, bo ten temat został już tak opisany i tak wyczerpany i tak czas momentami zglajszachtowany. Teraz na jednej z platform streamingowych ukazał się serial Tatuażysta z Auschwitz i są bardzo różne głosy dotyczące tego ujęcia tego tematu, czy można w popkulturę mieszać zagładę. Więc to jest strasznie skomplikowane przedsięwzięcie. Ale ja miałem od początku jakąś taką jasność płynącą z oczu Biety, że to będzie inaczej trochę. To będzie na przekór. To będzie o życiu, o ocaleniu, o miłości, o poezji. I to wszystko tu jest. No tak. No tak. Amen. Właśnie wspomniał pan o różnych wydarzeniach historycznych i faktycznie historia staje się taką współbohaterką tej drugiej części książki. Chciałabym zapytać panią Elżbietę, czy pani była świadoma, że oto dzieje się coś niezwykłego, że oto uczestniczy pani w tworzeniu historii? Nie, ja nie byłam tego świadoma. To znaczy ja sobie marzyłam o tym, żeby Plac Dzierżyńskiego wreszcie nazywał się z powrotem Placem Bankowym, żeby każdy miał swój paszport w szufladzie i nie musiał pisać podania do Milicji Obywatelskiej, żeby zechcieli wydać paszport. Zresztą no, rzeczywistość tutaj wśród państwa nie ma ludzi, którzy pamiętają to, co ja myślę. I to był system no, jedyny w swoim rodzaju. Jak ja pierwszy raz w życiu wyjechałam na zachód do Paryża, to wstrząśnięta dzwoniłam do męża i mówię, słuchaj, to jest jakiś nienormalny świat. Świat tak nie wygląda. Tu jest tyle kolorów, tyle się dzieje, wiesz, na ulicy. Pewnie kręcą jakiś film, bo to niemożliwe, żeby świat tak wyglądał. A w dodatku, mówię, tu nie ma normalnych sklepów, są same peweksy. Państwo pamiętają, co to były peweksy? Tak. No więc tam były same peweksy, bo były sklepy, w których było wszystko, a w tym czasie u nas nie było niczego. I to była norma, norma, do której przywykłam, nie tylko ja zresztą. Także nie miałam tej świadomości. Ale poza tym ja sobie mówiłam do siebie głośno, że mnie polityka kompletnie nie interesuje. I tak sobie mówiłam, ale miałam przyjaciół i wszyscy oni byli uwikłani właśnie w politykę. I ja z czasem, jak o tym myślę, to myślę, że działałam jak dobry wojak Szwejk. Po prostu jak się moim przyjaciołom coś złego działo, albo ich aresztowali i okazało się, że mieli gdzieś tam pojechać, żeby ostrzec przed milicją, która tam ma przyjść. No i nie ma kto tego zrobić, bo oni już siedzą gdzieś w areszcie. No to wsiadałam w samochód i jechałam. Jak trzeba było, jak przede mnie milicjant wtedy, i powiedział, że koło Chotomowa tam jest klasztor, a koło klasztoru jest tam drukarnia nielegalna, podziemna. No i tam za 3 godziny będzie milicja, żeby zlikwidować to i zamknąć tych chłopaków. Ich było 6 tam. I powielacze, bo wtedy na powielaczach się to robiło, nie było maszyn drukarskich do dyspozycji. No i on to mi napisał na kartce, przyszedł do mnie do domu. Nie odezwał się ani słowem, ani dzień dobry, ani do widzenia. A to dlatego, że moje mieszkanie było całe na podsłuchu. No i napisał mi na karteczce, co on wie, co ma być i sobie poszedł. I ja zostałam z tym sama.
To były wakacje, moje dziecko było na koloniach gdzieś, mąż siedział w domu pracy twórczej i kończył książkę, a Jacek siedział w więzieniu, więc nie miałam nawet kogo się poradzić. A z drugiej strony no, było niebezpieczeństwo, że to jest jakieś takie podpuszczanie, że ja tam pojadę i że mnie aresztują i już i wsadzą razem z tymi chłopcami, którzy tam pracują. No więc nie będę Państwu szczegółowo tego opowiadać, bo to byłoby dużo, ale pojechałam do zaprzyjaźnionych zakonnic, to były siostry Felicjanki pod Warszawą w Wawrze. I znalazłam tam nawet wychowawczynię, staruszeczkę, jeszcze z czasów, kiedy ja rok byłam w szkole tej klasztornej i poprosiłam o habit, o furgonetkę z numerami rejestracyjnymi klasztornymi i młodą zakonnicę do towarzystwa. Dostałam wszystko w okamgnieniu. No i jadę tam do tego Chotomowa i naciskam na pedał gazu, żeby się nie spóźnić. Jestem tak potwornie zestresowana, a jest lipiec. W moim Fiacie nie było klimatyzacji, więc okna otwarte i welon mi fruwa przez otwarte okienko w samochodzie. Jestem tak potwornie zdenerwowana, że zaczynam kląć i to jak pijany szewc. I sama jestem zdumiona, że ja tak potrafię. Ale to czasem stres wywołuje takie nieprzewidziane reakcje. I raptem słyszę, jak ta zakonnica, która młoda, która koło mnie siedzi, a trzyma w ręku różaniec i te paciorki przesuwa i słyszę: zdrowaś Mario, łaskiś pełna, i patrzy na mnie ze strachem. No więc jak to odkryłam, to jakoś odpuściło mnie to zdenerwowanie, bo rozśmieszyła mnie ta sytuacja. No i przestałam kląć. Oczywiście naciskałam tylko mocniej na gaz. Zdążyłyśmy, zabrałam 6 chłopaków, którzy tam pracowali, te powielacze, które były jakoś tam pod ziemią sprowadzane z zagranicy. No i udało mi się uciec. No ale przede wszystkim ochronić tych chłopców i te powielacze, które były takie ważne. I kiedy wracałyśmy, ja ciągle w tym habicie, wstąpiłam właśnie do Basi Sadowskiej, to była matka Grzesia Przemyka, a tam był dom otwarty, tam było zawsze pełno ludzi, siedzieli na podłodze, grali na gitarach, śpiewali. No ja tam wparowałam w tym habicie prosto do łazienki, żeby się przebrać. No i taka cisza się zrobiła grobowa, bo nie bardzo rozumieli, co się dzieje. Ja się przebrałam, wyszłam i pojechałam, żeby zamienić samochody, odzyskać mój, oddać tę furgonetkę. Także były takie różne dziwne rzeczy, ale zabawne. No. I ja, tak jak Cezary powiedział, ja się nie czuję bohaterką. Jak się tak zastanowić, to był tylko brak wyobraźni. Po prostu nie, jakoś do końca do mnie nie docierało, co się może zdarzyć. Niby teoretycznie wiedziałam, no głupia nie byłam, że jak mnie złapią, to mnie wsadzą, ale w ogóle tego nie brałam pod uwagę. No a potem, kiedy od prezydenta, już kiedy mieliśmy wolną Polskę, dostałam krzyż oficerski za moją pracę w podziemiu, no to byłam bardzo zażenowana. Przyjęłam oczywiście z wdzięcznością i jestem z tego dumna, ale mam takie poczucie, że na to nie zasłużyłam, bo to nie było żadne bohaterstwo, jak mówię. No, to było takie uwikłanie, jak właśnie dobrego wojaka Szwejka w jakieś takie sytuacje, które się zdarzają i trzeba na nie zareagować. No i poza tym ten brak wyobraźni, który mnie bardzo ratował. A poza tym jeszcze taka żyłka hazardzisty. Bo proszę Państwa, w tamtych czasach to było bardzo ważne, jak człowiek się zastanawiał, kto będzie lepszy, czy oni mnie złapią, czy ja się złapać nie dam. No i zwykle się nie dawałam złapać i sprawiało mi to dużą satysfakcję i radość. No. No, ale mogło być całkiem inaczej. Jeśli by Pani dała się złapać. No, myślę, że mogło być inaczej, gdyby jednak wybory były inne i wtedy też ta książka nie mogłaby powstać, bo ostatecznie tak mamy opowieść właśnie o człowieku, który
No mówi, że nie myślał, ale myślę, że jednak tak, że ta przyzwoitość. Nie, ja mam świadomość tego, że żyjemy w wolnym kraju, to jest jakieś pół najmniejszego ziarenka piasku mojego, że to jakoś się przyczyniło. Ja to wiem dzisiaj oczywiście, ale nie uważam, żeby to było godne aż krzyża oficerskiego, ale mam. Mój ulubiony cytat z Czesława Miłosza. Lawina, bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. A no właśnie. Także to świetnie. Tak. Chciałabym teraz zapytać, czy pan autor zechciałby może przeczytać jakiś fragment? Spróbuję, zechciałby się podzielić. Nie zanudzamy. Zanudzamy? To była prowokacja. Zanim przeczytam ten fragment, który taki jest dosyć istotnym fragmentem całej tej historii, muszę powiedzieć o jednej rzeczy, a właściwie przedmiocie, który jest bardzo istotny, a który tutaj się pojawi. Otóż kiedy byłem pierwszy raz z wizytą u Biety, zostałem zaszczycony dotknięciem tego przedmiotu. Otóż ten przedmiot to jest srebrna łyżeczka z wygrawerowanym imieniem Elżunia, a na rewersie tej łyżeczki jest data 5 stycznia 1942 rok. I to jest jedyny łącznik z tamtym światem. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie to jest przeżycie, dotknąć tego śladu tamtego świata i mając w pamięci to, w świadomości, że ten przedmiot był dotykany przez prawdziwych rodziców i prawdziwych dziadków Biety. Więc ten przedmiot pojawi się w tej opowieści. Paweł zarządzał po aryjskiej stronie przedsiębiorstwem budowlanym. Wydębił w Arbeitsamcie specjalne pozwolenie na wywóz cegieł z getta. Co prawda dzielnica północna jeszcze nie była morzem ruin, którym się niedługo stanie, ale tu i ówdzie zalegały góry cegieł. Niektóre domy w getcie były niezdatne do zamieszkania. Niemcy wyrzucali mieszkańców na bruk, a domy przeznaczono do wyburzenia. Paweł wywoził z getta ocalałe cegły. Paweł był pasierbem pani Busoldowej. Jak już wiadomo, pani Busoldowa przyjmowała porody Żydówek ukrywających się po aryjskiej stronie. Prowadziła także razem z Ireną Sendler pogotowie opiekuńcze dla dzieci potajemnie przemycanych z getta. Pani Sendlerowa była przyjaciółką pani Kuczkowskiej, zaś pani Kuczkowska wyprowadziła z getta córkę siostry Heni Koper. Tym razem na końcu tego łańcuszka szczęścia miała się znaleźć Elżunia. Wóz z cegłami zajechał na Nowolipie 49 od podwórka. Paweł zaparkował tak, by występ oficyny zasłonił furmankę. Otrzepał dłonie z rudego pyłu, poprawił kilof i łopatę, wszedł tylnymi drzwiami do kamienicy. Przeciągnął wzrokiem po zliszajonych ścianach klatki schodowej i z przyzwyczajenia oszacował okrutny stan kamienicy. Rozejrzał się, szukając numeru mieszkania. Zapukał do drzwi na pierwszym piętrze. Otworzył Josek, wpatrywał się w mężczyznę w podartym kaszkiecie. Paweł chrząknął i powiedział: ja po resztki. To było hasło, może zbyt okrutne, ale wiarygodne. Resztkami nazywano w getcie wyprzedawane kosztowności. W tym wypadku jedyną kosztownością było 6-miesięczne niemowlę. Paweł przemycał je za darmo. Proszę. Jacek ustąpił z progu i poprowadził Pawła do pokoju. Każdy krok ważył tonę. Paweł zdjął kaszkiet i powiedział: dzień dobry. Mężczyzna natychmiast zdał sobie sprawę, jak źle zabrzmiało to powitanie. Paweł nie wiedział, co ma zrobić z rękami, więc zmiął w dłoniach kaszkiet. Spojrzał na milczącą, wychudłą kobietę o zielonych oczach, która stała nad wiklinowym koszykiem. W koszu
gaworzyło niemowlę. Na stole leżała drewniana skrzynka wyścielona jakimś złotowym materiałem. Obok spoczywało wieko z wywierconymi otworami. Pokrywa miała 4 drewniane klinowe zatrzaski. Paweł o czymś pomyślał, nie wiedział, co ma powiedzieć, więc krząknął, a Josek spytał, jak pan będzie jechał? Najkrótszą drogą na Pragę, Kałużyńska 5. Będzie lepiej, kiedy zapomnicie o tym adresie. Sara kiwnęła głową, Aaron przymknął powieki. Henia wpatrywała się w córkę, ale jej oczy sięgały gdzieś dalej, w głąb zamazanej przestrzeni. Czyli przez wschodnią bramę przy ogrodzie Krasińskich, spytał Josek. Czyli przez wschodnią bramę, potwierdził mężczyzna i spojrzał na zegarek. Jak długo pan będzie jechał? Spytał Josek. Paweł westchnął. Chciał jeszcze raz spojrzeć na zegarek, ale nie spojrzał. Odpowiedział krótko. Może jakie pół godziny, jeśli waha mnie na dłużej nie zatrzyma. Odpowiedział Josek. Mijały sekundy. Josek, pani Sara i pan Aaron pragnęli, by tych sekund był milion. Trudno powiedzieć, czego pragnęła Henia. Mężczyzna wyprostował kaszkiet i przerwał milczenie. Mam nadzieję, że dziecko nie będzie płakać. Nie będzie, odpowiedziała Sara. Pani Sara udała się do kuchni. Wyjęła z dolnej szuflady butelkę Laudanum z górnej srebrną łyżeczkę. Wróciła do pokoju, odłożyła łyżeczkę na stół. Już miała odkorkować butelkę, gdy odezwała się Henia. Pierwszy raz od kilku dni z jej ust wydobyły się jakiekolwiek słowa. Warnt a minut. Wszyscy patrzyli, jak Henia wyjmuje z koszyka dziecko i niesie je do kuchni. Josek zatrzymał gestem Sarę. Henia usiadła na taborecie, ugięła się w łuk, wyjęła pierś i podała ją córce. Dziewczynka ujęła ustami sutek, ale pierś była pusta. Henia tkwiła w dziwnie wygiętej pozie. W tym czasie Paweł 3 razy spojrzał na zegarek. Cisza trwała 5 minut, po czym Henia wróciła z dzieckiem do pokoju, trzymała córkę w objęciu. Sara sięgnęła po łyżeczkę, nalała na nią odpowiednią porcję Laudanum i nakarmiła nim niemowlę. Następnie Henia włożyła córkę do skrzynki. W tym miejscu powinien nastąpić opis. Dziewczynka chwyciła małą dłonią dłoń matki. Albo. Josek pochylił się nad skrzynką i rzekł. Wybrałeś i nas wyróżniłeś ze wszystkich ludów. Albo. Przez okno wślizgnęła się smuga i oświetliła twarz dziecka. Nic takiego nie nastąpiło. Sara wytarła szmatką srebrną łyżeczkę, podała Aaronowi, Aaron podał Joskowi, Josek Heni. Henia Koper położyła łyżeczkę w stopach córki. Niemowlę zasnęło. Następnie rozległ się suchy trzask zamykanego wieka. Paweł ostrożnie uchwycił skrzynkę i starał się ją nieść w poziomie. Josek otworzył mu drzwi. Należało rozejrzeć się, czy nikt nie widzi mężczyzny z drewnianą skrzynką, ale Josek Koper tego nie zrobił. Paweł powiedział do widzenia. I natychmiast zdał sobie sprawę, jak źle zabrzmiało to pożegnanie. Furmanka ze skrzynką ukrytą w cegłach jechała Nowolipiami, w lewo Karmelicką, w prawo Dzielną, w lewo Zamenhofa, w prawo Gęsią, znów w prawo Nalewkami. Po kwadransie drewniana skrzynka ukryta w cegłach wyważonych z getta minęła bez przeszkód bramę przy ogrodzie Krasińskich, tę z napisem obszar zagrożony tyfusem. Czy na cegłach przysiadł Pan Bóg? Nie wiadomo. Dziękuję. Tak, to łyżeczka wraca. Ona jest, właściwie cały czas towarzyszy naszej bohaterce i co ciekawe, ona jest takim przedmiotem codziennego użytku. Ona nie jest czymś, już nie była. Przynajmniej była ta łyżeczka, tak, zawsze była w szufladzie, gdzie były sztućce i wszyscy wiedzieli na czele ze mną, że to jest moja łyżeczka. I zawsze ją dostawałam do mieszania herbaty.
Natomiast teraz nie, teraz leży w szkatułce z jakąś tam biżuterią i jest moim największym skarbem, najcenniejszym. Jest takim przedmiotem, który łączy coś, czego nie widziałam, nie poznałam, czyli tę historię moją własną z teraźniejszością, z dniem dzisiejszym. Jest bardzo, bardzo ważne. I ta łyżeczka przynosi mi szczęście. Przynosi szczęście, jest talizmanem, jest takim dowodem miłości, miłości moich żydowskich rodziców i dziadków, którzy mimo sprzeciwu strasznego, który był w nich, żeby rozstać się z tym niemowlęciem i oddać w niewiadome ręce na niewiadomy los, ale z nadzieją, że może to uratować dziecko, bo zdali już sobie sprawę z tego, że oni nie przeżyją wojny. No więc przygotowali tę łyżeczkę i to dziecko oddali. Jest to właśnie taki symbol miłości. A skoro już mówię o miłości, to chcę powiedzieć, że moje bardzo już długie życie sprawiło, że mam swoje różne pomysły i wydaje mi się, że wiem, co jest w życiu najważniejsze. No więc mnie się wydaje, że najważniejsza jest miłość. Jest ważniejsza od wszystkiego innego. I jak dzisiaj na przykład patrzę na rodziców młodych, którzy strasznie pracują, pracują po to, żeby kupić sobie lepszy samochód, lepsze ciuchy markowe, lepszy dom, żeby dzieci posyłać na jeszcze więcej zajęć, na zajęcia z obcych języków, z baletu, no z czego tylko się da. I nie mają czasu dla tych dzieci. Nie, znaczy, oni na pewno je kochają, ale te dzieci tego nie czują. Biegają z wywieszonymi językami, zadyszani, żeby zdążyć zajęć jednych na drugie. Otóż z moich obserwacji wynika, że nie należy tego robić. Że to, co jest dzieciom najbardziej potrzebne, to właśnie czas, nasz czas, który im dajemy, taki wewnętrzny spokój, poczucie tego, że są kochani, a zresztą to oni sobie poradzą zgodnie ze swoimi zdolnościami, jakie mają. No więc to jest ważne, a poza tym ogromnie ważne. No i miłość potem mojej mamy przybranej i całej jej rodziny, kiedy znalazłam się już u nich po drugiej stronie. No, trzeba było wielkiej miłości, żeby przyjąć cudze dziecko ze świadomością, że można za to stracić życie i nie tylko swoje, ale całej rodziny. Więc tu miłość była też ogromnie potrzebna. I ja ją dostałam. Zostałam ją z obu stron i w ogóle od wszystkich, którzy mnie otaczali. Dostałam jej tak dużo, że tak jak Cezary powiedział, mam potrzebę dawania. I to jest prawda, bo aż we mnie kipi, tak mam jej dużo. I nawet zastanawiałam się właśnie, to jest to pytanie do Pana Boga, po co On to zrobił. Ja od kiedy miałam do czynienia z takim stowarzyszeniem, nawet byłam przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce, czyli takie były dzieci żydowskie o podobnej historii, tylko przeważnie starsze ode mnie, co oczywiście miało znaczenie, bo te dzieci pamiętały z przedwojnia twarze swoich rodziców, dziadków, jakieś kolacje szabatowe, jakieś święta żydowskie, które obchodzili. I słowem te dzieci, jak dorosły, to miały do czego nawiązać. Natomiast ja nie miałam do czego nawiązać, bo nic nie dostałam z tych rzeczy. I ja czasem bardzo żałuję, że ja tego nie mam. No, oczywiście mogłabym się obłożyć książkami i się tego nauczyć, ale to już nie jest to samo. To już nie chcę się tego uczyć. No, ja dostałam, co dostałam. Ja dostałam wychowanie katolickie. I to jest dla mnie ważne, chociaż to się też zmieniało na przestrzeni lat. To znaczy, jak jestem w kościele katolickim, to ja tam wszystko rozumiem. Wiem, co się tam robi, o czym się modli i jak to wygląda. Ja znam wszystkie pieśni kościelne, które słyszę z góry.
i organy, i wszystko, co się tam dzieje, jest moje jakoś. Wiąże mi się z dzieciństwem, z miłością mamy, niani, z bezpieczeństwem. Natomiast jak wchodzę do synagogi, a zdarza mi się to raz w roku, na pamiątkę mojego męża, który nie był Żydem, ale zależało mu na tym, żeby mi to pokazać i przybliżyć, czyli raz w roku jest święto, gdzie się modli za zmarłych, to jest święto Jom Kippur, no i ja tam chodzę i na pamiątkę, bo mąż mnie tego nauczył, że moja rodzina żydowska zawsze musiała być w synagodze w ten dzień, najważniejszy. Tylko, że ja tam niczego nie rozumiem. Wszystko, co się tam dzieje, jest nie moje. Ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi. Ja trochę, znaczy modlę się po swojemu, do mojego Pana Boga, tak jak umiem. Ale tam to nie jest to miejsce, do którego idę z sentymentem wielkim. I no tak to jest. Ja pamiętam, jak był taki powrót do żydostwa, to były lata 70., początek. I bardzo wielu ludzi demonstracyjnie wracało do religii żydowskiej, ludzi, którzy mieli jakieś tam korzenie. I jest na przykład taki człowiek, który jest wybitnym profesorem już od dawna. I on miał dziadka, który był wielkim komunistą i w związku z tym on nie dostał w dzieciństwie nic religijnego, ani nic z tradycji żydowskiej. Ożenił się z polską chłopką, która przeszła konwersję i została Żydówką, bo bardzo tego chciała. I to ona próbowała zrobić z niego Żyda, ale przy pomocy książek, bo żadne z nich nie miało pojęcia, o co tutaj chodzi. No więc uczyli się, jak się trochę nauczyli robić te kolacje szabatowe, to zaczęli zapraszać znajomych. No i zaprosili też mnie z moim mężem na którąś sobotę. Poszliśmy. No i było sporo ludzi i tak się przyglądaliśmy temu, jak to wygląda, więc oni czasem zerkali do tej książki, co ma być dalej w tym święcie. I mój mąż po pół godzinie powiedział, wiesz co, wracamy do domu, ja lubię teatr, ale jak jest dobry. Więc no, robi się z tego coś w rodzaju teatru, dlatego ja tego nie potrzebowałam. Po prostu nie było mi to do niczego potrzebne i stąd, jak mówię, bardzo żałuję, że tak się stało, że nie mogłam uczestniczyć w tym, czy poczuć się Żydówką, no choćby ze względu na moją 24-letnią mamę, którą zabili wtedy, na mojego ojca, na moich dziadków. Myślę, że jak oni tam patrzą na mnie, to może są mało zadowoleni, że ja tego nie robię, ale nie umiem. No, po prostu nie mam takich instrumentów, żeby się babcia poczuć. By zrozumiała. Babcia, tak, babcie przeważnie rozumieją. Ale jeszcze na moment wrócę do mojego Pana Boga. Otóż ja powiedziałam, że to się zmieniało na przestrzeni lat, bo w jakimś momencie ja się zbuntowałam. A po tym, co się ostatnio działo w kościele katolickim szeroko pojętym, to już w ogóle sprawiło, że pomyślałam sobie, że ci pośrednicy między nami a Panem Bogiem mają z Nim mało wspólnego i że kiedyś będą musieli się przed Nim tłumaczyć z tego, co robią. I przestali mi być potrzebni, więc ja najlepiej porozumiewam się z moim Panem Bogiem bezpośrednio. I mój Pan Bóg nie mieszka w chmurach, tylko mieszka w każdym człowieku, we mnie też, w każdym człowieku i każdy z nas może się z Nim bezpośrednio porozumiewać. No więc pytałam Go, po co On to zrobił? Dlaczego Jemu zależało na tym, żeby to niemowlę uratować? No, musiał się bardzo wsilić, ponieważ dowiedziałam się od Cezarego, który najlepiej zna moje życie w tej chwili, że moja mama, ta młodziutka dziewczyna, chodziła na przymusowe roboty do zakładów Tebensa. To były zakłady, które szyły mundury dla żołnierzy niemieckich. No i czasem prawie codziennie nosiła swoje dziecko, czyli mnie, w plecaku.
No, żeby nieść dziecko do roboty w plecaku, trzeba je było uśpić, a żeby je uśpić, to dawano dziecku laudanum, luminal. Ponieważ ja studiowałam psychologię i pedagogikę, to wiem, że to są takie środki, po których coś się w mózgu psuje i rzadko się zdarza, żeby niemowlę w ten sposób traktowane, tutaj z wielkiej miłości oczywiście, no wyrosło na normalnego człowieka. Moim zdaniem mnie się to udało. Powiedziałam to mojej córce, która jest psychologiem i powiedziałam, ciesz się, że masz normalną matkę. Jak rozmawiałyśmy o tym, to spojrzała na mnie i pyta, a jesteś tego pewna? No więc, ale dowiedziałam się też, że była, bo ponieważ Niemcy czasem przebijali te plecaki bagnetami. I ten bagnet, owszem, plecak ze mną, który niosła moja mama, został przebity przez Niemca bagnetem, podobno o centymetr od mojej głowy. No to jakie trzeba było mieć szczęście? Czyli jak ten Pan Bóg musiał się starać, żeby to dziecko przeżyło? Więc go pytam, po co on to robił? Dlaczego mu na tym zależało? No i wydaje mi się, że on to robił po to, żebym ja pomagała mu w różnych sprawach. No, że on nie wszędzie, znaczy może wszystko, ale posługuje się ludźmi, których stworzył, dał im rozum i wolną wolę, więc nigdy nie mówię, że nie ma Pana Boga, bo nie działyby się takie straszne rzeczy. Owszem, on jest, ale dał nam rozum i wolną wolę, więc będziemy kiedyś się z tego rozliczać. No więc, jak mówię, zdarzają mi się w życiu ciągle jakieś nieprzewidziane przypadki. Zawsze mi wpada w ręce ktoś, kto potrzebuje pomocy. Jak jest tak blisko i potrzebuje pomocy, to czuję, że to ja muszę to zrobić. I, no i miałam takich sytuacji w życiu naprawdę sporo. Albo nawet powiedziałabym dużo. I wtedy sobie zawsze myślę, że, no, że mam szczęście i że może mój Pan Bóg jest ze mnie zadowolony. Może to jest właśnie to, co On mi kazał robić. Może po to mnie ocalił właśnie, bo przecież jest tylu nas na świecie, tylu nas ludzi, że On nie da rady się każdym z osobna zajmować, więc przydziela nam różne takie zobowiązania. Także bardzo sobie cenię tę możliwość bezpośredniej rozmowy z Panem Bogiem i bardzo mi z tym dobrze. Dziękujemy za to świadectwo. Ja chyba podsumowując, chciałabym powiedzieć, że bardzo zachęcam do lektury tej książki. Mówiłam już o pierwszej części, która jest taka urzekająca i taka ważna ze względu na naszą polską historię. Druga część, która zawiera w sobie całkowicie nieprawdopodobne anegdoty, przypadki z życia, która mówi także świetnie o naszej współczesnej historii, to zwłaszcza młodszym ludziom polecam tę część lektury. I myślę, że właściwie chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać. Czy to, żeby nadać naszej bohaterce cechy, no tak, Everymana, takiego uniwersalnego bohatera, to było coś zamierzonego, czy to zupełnie przypadkiem wyszło? Nie, no po prostu Bieta jest uniwersalna. Tak, proszę Państwa, bo moglibyśmy powiedzieć, że właściwie jest to życiorys człowieka, który rodzi się w czasie II wojny światowej i przeżywa całe burzliwe 20. stulecie i to przeżywa tak bardzo blisko tego, co się wiąże z historią, a przeżywa to dzięki temu, że ma w sobie tak dużo miłości i dużo jednocześnie chęci, żeby tą miłością do ludzi się dzielić, żeby pomagać, tak jak pani Elżbieta przed chwilą powiedziała. I taka jest ta książka, tak? Ona pokazuje, że miłość, nadzieja, że wszystko jest możliwe. Jednocześnie ta bohaterka jest sobą, zachowuje się. Czy to nie jest hagiografia, broń Boże. Nie. Nie. Jeszcze ważne jest bardzo szczęście.
bo jak moje wnuki mi mówiły, że ci na Titaniku wszystko mieli, byli bogaci, tylko nie mieli szczęścia i zginęli. Więc gdybym ja nie miała tego szczęścia, które dostałam od mojego Pana Boga na początku, to też bym dzisiaj z Państwem nie mogła rozmawiać. Dziękuję bardzo. Czy może mają Państwo jakieś pytania? Chcieli Państwo, tak? Ja chciałam bardzo pięknie podziękować Cezary za tobie, za książkę i powiedzieć, że mam to szczęście, że przeczytałam ją w ciągu nocy, bo to się nie da odłożyć jej na chwilę, tylko czytasz i czytasz i potem masz żal, że to już koniec tej książki. I chcę powiedzieć, że dla mnie ta książka ma dwóch bohaterów. Jednym to jest oczywiście Bieta, Elżunia, a drugim jest Cezary, który naprawdę no, z wielką czułością, wielką miłością przygląda się temu życiu, nadaje jemu sens, pilnuje tych ścieżek, aby nie zbaczać za bardzo. Oczywiście to są historie z życia Biety, ale jeżeli Państwo przeczytacie, jak tam jest to wszystko pięknie nazwane, tak, żeby nie było za dużo, a żeby nie było za mało. Bo kiedy się sięga po czyjeś życie, wyobrażam sobie, że można też tak zboczyć troszkę z drogi i można bardziej pomyśleć o sobie. Tymczasem on, Cezary, bardzo pięknie tutaj pilnujesz tego życia, Bieta, ale też pilnujesz waszego wspólnego życia i to jest też bardzo ładne, jak znajduje się tam łączniki pomiędzy wami, choćby twoją bardzo osobistą opowieść o Muranowie, o tym przekraczaniu codziennie tej granicy i jak to wszystko się ze sobą nadzwyczaj spotyka. Ja myślę, że ta książka jest też o naprawdę wielkim spotkaniu dwóch wspaniałych ludzi, którzy znaleźli się, dobrze, że się znaleźli w tym życiu i dobrze, że razem to życie Bietki, małej dziewczynki, stworzyli, a Bieta była tą nadzwyczajną opowiadaczką. Chciałam za to bardzo pięknie podziękować, bo byłam poruszona, wzruszona i szczęśliwa, że mogę być z wami w tej historii. Dziękujemy bardzo. Ja z reguły nie jestem nie jestem fałszywy, ale jestem skromny. Nazywam siebie małym pisarczykiem z Muranowa, a Bieta mnie po łapach mi daje za to określenie, ale takim gawędziarzem jestem. Natomiast tak, ta książka chyba mi się udała. Ta książka się udała, to prawda. No to dzięki Biecie oczywiście. Jeśli nie ma pytań, to jest okropny moment na takich spotkaniach. Kończymy. Proszę Państwa, ale my możemy wyjść z tą opowieścią niemalże pod pachą. Książki wydawnictwa Lira czekają na Państwa. Możecie tę rozmowę, spotkanie przedłużyć, czytając tę książkę. Zapraszamy bardzo serdecznie, a nasi autorzy będą podpisywać, prawda?